Witam Was tutaj, cześć, czym znasz. Dzisiaj, czyli od poniedziałku, my dzisiaj dokładnie 23 marca 2020 roku, komunikacja w Warszawie w większości przypadków przechodzi na rozkład sobotni. Dlaczego? No może sami zauważyliście, że jest koronawirus i większość z Was pewnie, nawet się domyślam, siedzi w domu, dlatego zostały wyciągnięte specjalne środki. I tak, od poniedziałku 23 marca warszawski transport publiczny kursuje według sobotnich rozkładów jazdy, zasilane o dodatkowe pojazdy. W godzinach komunikacyjnego szczytu na trasy najważniejszych linii autobusowych i tramwajowych wyjadą dodatkowe rozkłady. I teraz tak, dokładnie informacje na temat tego, co, gdzie i jak. Dużo linii jest zawiązanych w to, jest parę powymienianych oczywiście najważniejszych. To tak, po kolei. Od dnia, czyli w dni robocze, od poniedziałku właśnie, wprowadza się następujące zmiany w organizacji komunikacji miejskiej. Autobusy. Obowiązuje rozkład sobotni. Uruchomione zostaje kursowanie linii 207, 225, 317, 331 z korektą trasy podjazdem do krańca Osmańska DHL zamiast linii 328. 326, 340, 345, 401, tylko na trasie skróconej Ursus-Niedźwiadek metro Służew, 402, 412, 414. Dokładne rozkłady macie na stronie warszawskiego transportu publicznego, czyli www.wtp.waw.pl. Dalej, kursowanie według specjalnego rozkładu jazdy linii 105, 109, 110, 112, 132, 138, 145, 150, 155, 162, 167, 178, 182, 189, 190, 210, 500, 504, 507, 511, 517, 520, 523, 527, 709, 710, 719, 723, 739, 743. Wprowadzenie dodatkowych kursów skróconych linii 105 na trasie osiedle Gudrzewska Rondo Daszyńskiego, 190 na trasie Centrum Handlowe Metro Ratusz Arsenał. Centrum Handlowe Marki do Metro Ratusz Arsenał. Wprowadzenie dodatkowych podjazdów linii 126 do przystanku Polfa, 154 do krańca Fortu Radiowo zamiast linii 320. Linia 409 kursuje bez zmian, tylko w soboty, niedzielę i święta. Zasady funkcjonowania linii nocnych nie zmieniają się. Linie nocne kursują tylko w weekendy, nadal będą kursowały tylko w weekendy. I od razu informacja, jeżeli się zastanawiacie co do przystanków, na żądanie wszystkie przystanki aktualnie na terenie całego komunikacji miejskiej w Warszawie, a właściwie na terenie całego warszawskiego transportu publicznego, czyli też nie tylko w Warszawie, wszystkie przystanki i dla autobusów nocnych, i dla autobusów zwykłych kursują wedle rozkładu, że wszystkie przystanki są stałe. Dalej, przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli do tramwajów. Obowiązuje sobotni rozkład jazdy. Zasilone zostają linie dodatkowymi kursami 2, 24, 26, 31. Uruchomione zostaje kursowanie linii 41. Metro. Obowiązuje sobotni rozkład jazdy bez kursów nocnych, które pozostają tylko w noce piątek, sobota, sobota, niedziela. W godzinach szczytu komunikacyjnych obowiązuje następujące częstotliwości. Linia M1 co około 3 minuty 30, linia M2 co około 4 minuty. Szybka kolej miejska. Obowiązuje rozkład jazdy dnia poprzedniego. W soboty, niedzielę i święta organizuje komunikacja miejska bez zmian. I przechodzimy do dalszych zmian, czyli do linii L. Linie lokalne w powiecie legionowskim i wołomińskim będą jeździć wedle specjalnego rozkładu. Od poniedziałku 23 marca do odwołania na wniosek urzędów gminy wprowadzone zostały następujące zmiany. Zawieszenie kursowania autobusów linii L44, L50. Zmiany rozkładu jazdy linii L31, L33. Autobusy linii L34, L41 oraz L49 w dni powszednie kursują według świątecznego rozkładu jazdy. I ostatni news. Autobusy linii lokalnych L kursują według normalnych rozkładów, poza wymienionymi przed chwilą. Mam nadzieję, że takie informacje Was zadowoliły i że wiecie więcej teraz na temat komunikacji warszawskiej w najbliższych tygodniach.
Rozkład nie wiadomo do kiedy będzie tak ustawiony, prawdopodobnie do co najmniej do świąt wielkanocnych, dopóki uczniowie nie wrócą do szkół, no i dopóki koronawirus nie zakończy swojej pandemii w Warszawie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli chcecie więcej takich ciekawych informacji dowiadywać się jak najszybciej, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Thank you.